Marzenie każdego klienta, płacić niskie rachunki. Jak to zrobić? Na dzień dzisiejszy wypadałoby zacząć w odpowiedni sposób regulować temperaturę w domu, odpowiednio wietrzyć i wybierać odpowiednie urządzenia, jak i również instalatora. Odpowiednia temperatura, czyli nie 26 stopni w domu. Nie, no to byłoby zdecydowanie za dużo. Musimy pamiętać o tym, że każdy stopień do góry od projektowanych 20 stopni użytkowych to jest około 10%. A jeśli byśmy spojrzeli na to kwotowo, jak to się mniej więcej wykształtowało dla średniego domu? Dla średniego domu, jeżeli uznamy, że projektowa jest dobrana 20 stopni, średnioroczny rachunek powinien kosztować około 5000 zł ciepła woda z ogrzewaniem, to przy 21 stopniach będzie kosztowało to 5500 zł. Natomiast przy 22 stopniach musimy pamiętać o tym, że to będzie 10% od poprzedzającej temperatury, a nie od 20. Czyli to będzie już 6050 zł. Czyli to tak naprawdę wymiernie przekłada się na nasze rachunki, a być może nie wszyscy nasi widzowie mają tego świadomość, że ten niepozorny jeden stopień może tyle kosztować. Oczywiście. Najczęstszym błędem jest niestety nieodpowiedni sposób dobrana regulacja i w nieodpowiedni sposób niewentylowany dom. No właśnie. Wietrzymy, wentylujemy mechanicznie. Co robimy, żeby jeszcze obniżyć te rachunki? Przy nowym budownictwie już jest na nas wymuszona wentylacja mechaniczna, bo wtedy wytwarzamy budynek niskoemisyjny. A jeśli mamy stary budynek bez rekuperacji, bo to o tym Pan mówi? No, przy starym budynku już wymaga to troszeczkę więcej wysiłku, bo musielibyśmy pomyśleć o odpowiedniej termomodernizacji. To nie jest kwestią kupienia złotego środka najdroższego kotła gazowego, bo to nam nie rozwiąże rozwiązania, ale przy odpowiedni dobór wykonawców do wykonania pełnej termomodernizacji, ponieważ musimy cały czas mieć z tyłu głowy, że jest to stary budynek. Specjaliści mówią, że czasami łatwo się złapać w taką pułapkę pozornej oszczędności, to znaczy wymieniają źródło ciepła, ale na przykład nie chcą inwestować w termomodernizację, nie chcą zainwestować w szczelniejsze okna. Oszczędność pozorna, bo... Oszczędność pozorna, ponieważ bardzo duży procent, aż 25% ciepła w budynku tracimy poprzez okna. Następne 25% tracimy poprzez nieodpowiednią termomodernizację bądź jej brak. Więc jeżeli mi finalnie się skupimy na termomodernizacji, jesteśmy w stanie zaoszczędzić do 50%, wykonując to prawidłowo, bo termomodernizacja nigdy nie powinna się opierać tylko na wymianie źródła ciepła bądź systemów grzewczych, którymi ogrzewamy dom. Musi to być zrobione kompleksowo, żeby było to zrobione poprawnie. Tak? Krótkie pytanie na koniec. Jeśli chcę płacić naprawdę mało, jakie źródło ciepła powinnam wybrać? Kocioł gazowy, pompa ciepła. A jeżeli macie Państwo wątpliwości, które rozwiązanie dla Was będzie najlepsze, jesteśmy tutaj w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu od dziś, od piątku do niedzieli, każdego dnia do godziny 18. Są specjaliści, którzy na pewno chętnie odpowiedzą na wszystkie Wasze wątpliwości.